Małgorzata Rozenek ma więcej lat, niż wszystkim się wydawało? Można się mocno zdziwić, gdy się pozna prawdę. Małgorzata Rozenek od lat bryluje w świecie show biznesu, pojawiła się już w wielu programach i zgromadziła pokaźną rzeszę fanów. Nie ma dnia, by kolorowa prasa się o niej nie rozpisywała. Celebrytka nieustannie jest na świeczniku, a ciekawscy paparazzi bacznie śledzą każdy jej krok. Mimo tak ogromnego zainteresowania wokół jej osoby wielu wciąż nie wiedziało, ile Małgorzata Rozenek tak naprawdę ma lat. Wszystko przez zamieszanie, jakie niegdyś w tej kwestii powstało, gdyż każde media podawały zupełnie inny wiek. Prawda w końcu wyszła na jaw, a niektórzy mogą się nawet mocno zdziwić. Ile lat ma Małgorzata Rozenek? Przeżyjecie szok chyba każdy, kto śledzi życie polskich celebrytów, pamięta aferę związaną z wiekiem gwiazdy TVN. Jeden z portali podał niegdyś, że Małgorzata Rozenek ma 41 lat, a nie 31 i w mgnieniu oka wybuchło ogromne zamieszanie. Z biegiem czasu kolorowa prasa i internauci coraz dalej posuwali się w swoich spekulacjach. Mówiono nawet, że celebrytka jest po 50, a swój młody wygląd zawdzięcza operacjom plastycznym. Doszło również do sytuacji, w której opublikowano dowód osobisty Małgosi, na którym wyraźnie była widoczna jej data urodzenia. Choć gwiazda początkowo nie kryła swojej złości, ostatecznie doszła do wniosku, że upublicznienie dowodu osobistego przerwie wszystkie dyskusje i spekulacje. Tak jednak się nie stało, fani bowiem w dalszym ciągu powątpiewali, tym razem w prawdziwość dokumentu. Po długich i zapewne wyczerpujących dla niej znojach gospodyni projektu Lady udzieliła wywiadu dla Newsweeka, w którym oficjalnie poinformowała, ile ma lat. Prawdą jest, że Małgorzata Rozenek w tym roku będzie świętowała swoje 42. urodziny. Dzisiaj grzeje, jeden. Nie do pomyślenia, okropny wypadek karetki. Ambulans przewrócił się na wózek z dzieckiem, zdjęcie wraku poraża 2. Żona Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kim jest piękność, która dogryzła Agacie Dudzie? Jestem z rocznika 1978. Cała afera z moim wiekiem wzięła się z tego, że jedna ze stacji telewizyjnych podpisała mnie kiedyś, że mam 41 lat, a nie 31. Potem tabloid opublikował zdjęcie mojego dowodu, gdzie było widać datę urodzin. Na początku byłam wściekła, a potem pomyślałam, że dobrze, że wreszcie wszystko będzie jasne. Niestety, nikt nie uwierzył, że urodziłam się w 1978 roku. Hejterzy pisali wtedy, że tamten dowód był sfałszowany, bo w rzeczywistości jestem dużo starsza, tłumaczyła 41-letnia Małgorzata Rozenek. Najlepsze newsy dnia,
Źródło, Relum. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.